Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję myszki Hama Urage MMORPG, czyli najnowszej myszki od Hamy, która przeznaczona jest dla graczy lubiących gry MMO i RPG. Oficjalna cena myszki to 219 zł, tak więc niewiele w porównaniu do konkurencyjnych produktów. Myszka posiada aż 18 przycisków, próbkuje z częstotliwością 1000 Hz, i wyposażona jest w sensor optyczny Avago 3050, zapewniający maksymalne DPI 4000. No i co trzeba o niej wiedzieć? Wykonana jest bardzo solidnie, jest to dobrej jakości plastik gumowany, który zapewnia dobrą przyczepność. Myszka jest duża i wygodna, wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Mamy co prawda odrobinę elementów zbuszonego plastiku, ale w niczym to specjalnie nie przeszkadza. Kabel mamy 180 cm, pozłacany wtyk USB, oplot i paseczek do spięcia nadmiaru kabla. Myszka jest podświetlana, jest to rolka, logo Urage, klawiaturka boczna oraz podświetlenie z przodu. Ślizgacze mamy duże i dobrej jakości, a dodatkowo w komplecie mamy zestaw ciężarków, który dociąża tą myszkę do ponad 130 gram. Tak więc jeśli ją gracie, wydaje Wam się za lekka, możecie zawsze ją sobie dociążyć. Ciężarki umieszczamy właśnie tutaj. Co ciekawe, na spodzie mamy jeszcze jeden przycisk, który służy do zmiany profili. Zobaczcie, jeśli go naciskam, zmienia nam się kolor rolki. I możemy ustawić sobie aż 5 profili graczy i na każdym skonfigurować zupełnie inne ustawienia. Co do przycisków, przyciski główne lewy, prawy chodzą lekko i cicho. Kryją się pod nimi przełączniki firmy Omron, dlatego ich żywotność będzie naprawdę długa. Rolka jest szeroka, bardzo dobrze się jej używa, działa też jako przycisk. Mamy dwa przyciski do zmiany DPI w górę i w dół. Wyświetlacz podpowiada nam, jaka jest wartość. Możemy ustawić 5 wartości DPI. Tutaj mamy dodatkowy przycisk konfigurowalny i 12 przycisków na klawiaturce bocznej, która jest bardzo fajnie wyprofilowana. Przyciski 5 i 8 mają wypustki, dzięki czemu bardzo łatwo się odnajdziemy, co tutaj jest do czego. Z elementów profilowanych mamy podpórkę pod kciuk. Mamy profilowane przyciski główne oraz tutaj podpórkę dla naszego palca serdecznego. Tak więc myszkę trzyma się naprawdę wygodnie i obsługuje się ją bardzo dobrze. Do klawiatury mamy bez problemu dostęp do wszystkich przycisków. Obsługa tej myszki to po prostu sama przyjemność. Jeśli chodzi o wrażenia z gier, to naprawdę myszka wypadła świetnie i w testach syntetycznych i w praktycznych. Sensor optyczny Avago 3050 nie jest może topowym sensorem na rynku, natomiast jest sprawdzony i precyzyjny. Dlatego z tą myszką nie było żadnych problemów. Oczywiście jak to sensor optyczny, woli podkładki ciemne, najlepiej jednokolorowe i na nich sprawdza się najlepiej. I moi drodzy, podsumowując, myszka Hama Urage MMORPG według mnie to naprawdę znakomity produkt za bardzo dobrą cenę. Musimy zapłacić za nią nieco ponad 200 zł, myślę, że z czasem będzie to poniżej 200 zł. W porównaniu z myszkami konkurencyjnymi firmy Logitech, Razer czy innych jest to naprawdę cena bardzo, bardzo atrakcyjna, a myszka przy okazji daje nam praktycznie te same możliwości. Mamy bardzo dobre oprogramowanie, fajne konfigurowalne podświetlenie, 5 profili graczy, bardzo dużo przycisków, bo aż 18, bardzo wygodną klawiaturkę boczną i ogólnie jakość wykonania jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tak więc jeśli szukacie myszki do gier MMORPG, lubicie gry sieciowe, potrzebujecie wielu przycisków, a nie chcecie wydawać 300-400 zł na myszki konkurencyjne, to wtedy jak najbardziej polecam myszkę Hama Urage MMORPG. Naprawdę ten produkt zaskoczył mnie niezwykle pozytywnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej jeszcze więcej, zapraszam do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Link macie jak zwykle w opisie filmu. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!